Distillers, spółka, której nazwa wielokrotnie pada w tym filmie, już nie istnieje. Diageo, nowi właściciele spółki, nie ponoszą odpowiedzialności za działania Distillers. Prolog. Jeśli spytać ludzi, jaka była największa katastrofa spowodowana przez człowieka w czasach pokoju, powiedzieliby pewnie, że zatonięcie Titanica. Rok 1912, 1512 ofiar. Albo Czarnobyl, około kilkuset ofiar. Ci o szerszych horyzontach mogą wiedzieć o wybuchu Union Carbide w Bhopalu. Liczba ofiar śmiertelnych i rannych sięga 10 tysięcy. Jednak liczba osób dotkniętych działaniem talidomidu jest ponad dziesięciokrotnie większa. Ta katastrofa dotknęła ponad 100 tysięcy niemowląt, ponad milion dorosłych, a jednak ludzie o tym nie pamiętają. Kampania prasowa na rzecz ofiar talidomidu była przełomowym momentem funkcjonowania brytyjskiej prasy. Prowadziła ją gazeta Sunday Times, kierowana przez redaktora naczelnego Harolda Evansa. Doprowadziła do zmiany w brytyjskim prawie. Dylemat, przed jakim stała gazeta w sprawie talidomidu, był taki. Mieliśmy informację, że odszkodowanie jest za niskie. Mieliśmy coś więcej niż podejrzenia, że producent leku nie dochował należytej staranności. Ale przepisy dotyczące obrazy sądu zakazywały gazecie pisać na oba te tematy. W latach 60. społeczeństwo stało się bardzo złożone. Korporacje rosły w siłę, coraz głębiej ingerowały w nasze życie w dobrym i złym sensie. Nikt jednak nie zdawał sobie z tego sprawy. Członkowie parlamentu nie mieli o tym pojęcia. Parlament jako siła napędowa śledztwa nie sprawdził się zupełnie. Daleko mu do amerykańskiego kongresu. Czułem się jak więzień w celi. Cała brytyjska prasa taka była. Odbijaliśmy się od ściany. Ściany groźby o zniesławienie, o obrazę sądu, ustawy o tajemnicy państwowej, poufności. Kiedy chcieliśmy ujawnić trudną sytuację tak zwanych talidomidowych dzieci, które rodziły się bez rąk i nóg, przez 10 lat nie dostały żadnego odszkodowania, choć urodziły się jako kadłubki. Dlaczego nie wybuchł żaden skandal na skalę krajową? Bo przepisy dotyczące obrazy sądu nie pozwalały pisać o sprawie przed zapadnięciem wyroku. Taka była sytuacja. Jak można było jej bronić?
Patrzymy na Sunday Times z tamtych czasów i podziwiamy Evansa za odwagę. Zajął się wielkimi sprawami w bardzo trudnych okolicznościach prawnych. I naświetlił je w pełni, niektóre z wyzwań, przed jakimi stało dziennikarstwo w sposób wcześniej niespotykany. Dziennikarstwem zainteresowałem się, mając 12 lat. Trwała wojna. Ojciec był maszynistą. Czasem raz na dwa lata jeździliśmy na wakacje. Pojechaliśmy wtedy do Rill. Szliśmy plażą i widzieliśmy w oddali grupy leżących ludzi. Ojciec zatrzymał się, co mnie zirytowało. Klęknął i zaczął z nimi rozmawiać. To byli ocaleni z Dunkierki. Brytyjskie siły ekspedycyjne wracają z piekła Dunkierki, z wojny z Niemcami. Dopiero później zrozumiałem, kiedy zostałem dziennikarzem, że zachowywał się jak dobry reporter. Pytał ich, jak tam było, co się działo, jaki mieliście sprzęt i tak dalej. Ich opowieści były przerażające, że zawiodło ich lotnictwo, Francuzi, jakim nonsensem jest linia Maginota. Wróciliśmy do pensjonatu, nie było nas wtedy stać na hotel. I był tam egzemplarz Daily Mirror. Wspaniała organizacja. Wspaniała organizacja, to było o ewakuacji. Pomyślałem wtedy, że ojciec mówi coś zupełnie innego. I gdzie leży prawda? Pomyślcie o 11 września. I co się stało w tym pędzie do patriotyzmu? Brytyjczycy i Amerykanie praktycznie nie zwrócili uwagi na coś strasznego, inwazję na Irak. Jakie są więc obowiązki gazet w takiej sytuacji? Podtrzymywać morale ludzi? Czy może coś znacznie trudniejszego? Iść pod prąd popularnych opinii i poszukiwać prawdy? Jego najgłośniejsza kampania także miała swoje korzenie w II wojnie światowej. Jestem dowódcą pułku artylerii chroniącego obóz. Żołnierze traktują to zadanie jako służbę jej królewskiej mości i nikt z nas nie zapomni tego, co Niemcy tu zrobili. Dowódcy obozu w Bergen-Belsen w rękach sprawiedliwości. Niemiecka firma Chemi Grunenthal produkowała mydło i perfumy, ale w 1946 roku chciała wykorzystać powojenny popyt na antybiotyki i środki uspokajające. Władze obawiały się wybuchu epidemii w efekcie niskiego poziomu sanitarnego, jaki był wówczas powszechny, a środki uspokajające i nasenne były popularne po niepokojach wojny. Jednak w latach 50. to się zmieniło. Chemi Grunenthal zaczęło konkurować z innymi firmami farmaceutycznymi. Popyt na środki uspokajające i antybiotyki wrócił do normy. Potrzebowali bestsellera. Myśleli, że będzie nim talidomid, uzależniający środek poprawiający nastrój.
W ówczesnych czasach barbituraty były znacznie częściej stosowane niż obecnie, a ludzie masowo i nieświadomie stosowali zbyt duże dawki. Jednak zachętą do kupna było przekonanie, że nie można ich przedawkować. Skupiono się szczególnie na przepisywaniu talidomidu kobietom w ciąży, ponieważ według ówczesnej wiedzy medycznej poranne mdłości miały podłoże psychosomatyczne. Słyszałem to od przedstawicieli medycznych. Myśleli, że kobiety w ciąży źle się czują, bo są zbyt przejęte ciążą. Wystarczy podać im środki uspokajające i mdłości miną. Boże Narodzenie 56 roku. W Stolberg w Niemczech zdenerwowany przyszły ojciec, chemik z chemii Grunenthal, czeka na wieści z sali porodowej. Ale nie na takie wieści czekał. Dziecko urodziło się bez uszu. Jego żona brała cudowny lek chemii Grunenthal, żeby zwalczyć poranne mdłości. To było pierwsze talidomidowe dziecko. Nie zwrócono uwagi na to, że jedna na kilka kobiet zażywających talidomid rodziła zdeformowane dziecko. Chemii Grunenthal sprzedawało go dalej na całym świecie. W kilku zaledwie krajach, w tym w USA, był on zakazany, ale większość państw przyjęła wyniki badań bez sprawdzania i zarejestrowała talidomid. W 1958 roku został on dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii pod nazwą Distaval. Aktywną substancją Distavalu i Konderganu był talidomid. Nawet nie wiedziałam, że to biorę. Źle się czułam przez tydzień. W środę po pracy poszłam do lekarza rodzinnego. Powiedziała mi, że ma nowy, cudowny lek. Użyła słowa cudowny, cudowny lek. Jest fantastyczny, będzie ci lepiej. Wzięłam receptę, nie wiedząc, że biorę wyrok śmierci. Od samego początku ciąży miałam mdłości. Aptekarz spytał mnie, czy znam te tabletki i powiedział, że pomogą mi zasnąć i nie będę miała mdłości. No to je brałam. I tak było. Poczułam się lepiej. Wtedy naprawdę czułam się po nich świetnie. Wzięliśmy ślub z Vicky. Miała 21 lat, a ja 22. Po kilku miesiącach zaszła w ciążę. Strasznie się cieszyliśmy. Poszła do lekarza, a on powiedział, że podejrzewa u niej lekką anemię. Wypisał receptę na żelazo i na coś jeszcze. Pytałem ją, czy czuje, jak dziecko kopie. Odpowiadała zwykle, że nie kopie, tylko uciska. W latach 1959-61 w Wielkiej Brytanii urodziło się około 2000 talidomidowych dzieci. Poród zaczął się 10 po 7 rano w sobotę. Mąż zawsze pracował w soboty. Powiedziałam, żeby zadzwonił po położną. Położyłam nogi na łóżku, przyszła położna. Zawinęła tylko rękawy, nawet płaszcza nie zdjęła i się zaczęło. Urodziłam za 10:08. Przyszedł mąż, powiedział tylko, tak mi przykro, kochanie. I się rozpłakał. Moja matka była położną. Widziała w pracy różne rzeczy. Spytała pielęgniarek, gdzie jest mój syn. A one powiedziały, że mnie zabrały. A jedna z nich dodała, i nie zobaczysz go już. Była tam kołyska. Louise leżała w niej. Można ją opisać jako tułów z maleńkimi kwiatami w miejscu rąk i nóg. Po kilku godzinach zebrałem się, pojechałem do szpitala. Vicky była w strasznym stanie. W pokoju był ksiądz.
Powiedział mi, że wyjaśnia Vicky, że taka była wola boska. Powiedziałem, o czym ksiądz mówi? Żadna wola boska, to przez leki, proszę wyjść. Wyrzuciłem go. Oczekiwano, że będziemy żyć bardzo krótko. Spisali nas na straty. Matce powiedzieli, że może dożyję 6 tygodni. Kiedy się urodziłem, myśleli najwyraźniej, że nie żyję i położyli mnie w jakimś pojemniku, który postawili obok łóżka matki. Nie wiem, czy zakaszlałem, czy ktoś potrącił pojemnik. Poruszyłem się i zorientowali się, że żyję. Stało się jasne, że rodziło się dużo żywych dzieci, ale nie było zgody na to, aby żyły. Przyszedł lekarz i powiedział, że mój syn urodził się z wadą, że ma krótkie ręce i nogi. Lekarze i położne dusili zdeformowane niemowlęta, albo były one zostawiane w szpitalu na jakimś zimnym blacie z nadzieją, że po cichu umrą. Sądził, że najlepiej będzie... Mam pojechać do domu, zapomnieć o dziecku i starać się o kolejne. Dzięki Bogu rodzice zaoszczędzili coś i matka otworzyła sklep, gdy wszystko było na kartki. Udało im się zebrać pieniądze i wysłali mnie do żeńskiego koledżu. Co mi to dało? Nauczyłem się stenotypii i maszynopisania. Pisałem z szybkością 120 słów na minutę. Szukam pracy. Po niezdanych egzaminach szkolnych perspektywy Harego znacznie się zawęziły. W 1961 roku zostałem redaktorem Northern Echo, gazety codziennej w Darlington, o nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy, prowadzonej kiedyś przez jednego z najwybitniejszych brytyjskich dziennikarzy, W.T. Steada. Siadłem przy biurku i zobaczyłem list, który napisał kiedyś do właścicieli gazety pod koniec XIX wieku. Dziękuję za świetną możliwość walki z szatanem. Nie tutaj. Na tym idzie historia. Uważał, że trzeba prowadzić kampanię. Wiedział, na czym się skupić i wprowadził techniki, które stały się jego cechą charakterystyczną. Napisałem niewielki artykuł w Sunday Times o tym, że Vancouver wprowadza program badań cytologicznych w celu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Pomyślałem, że warto to zrobić u nas. Metoda znana była od lat 20. i była powszechna w innych krajach. Wskaźniki śmiertelności zaczęły spadać, gdy amerykańskie Stowarzyszenie Raka wprowadziło te badania w 1957 roku. W Wielkiej Brytanii co roku bezsensownie umierało 2,5 tysiąca kobiet. Rozpoczęliśmy kampanię. Pisał wstępniaki, artykuły i broszury. Kontaktował się z każdym członkiem parlamentu, aby namawiać władzę do wprowadzenia u nas programu badań kontrolnych. Ministrem zdrowia był wtedy Enoch Powell. Lokalny parlamentarzysta Jeremy Braid zadał pytanie. Panie ministrze, w świetle artykułów z Northern Echo, czy będzie wydana zgoda na rozpoczęcie programu wykrywania raka szyjki macicy? Minister wstał, nie. I tak co tydzień. Nie, nie, nie. Doskonały przykład człowieka bez serca. Kampania trwała wiele tygodni. W końcu ministrem został Anthony Barber, który powiedział, uruchomimy program pilotażowy. Prowadzona przez Northern Echo kampania na rzecz raka szyjki macicy pokazała, jak prasa może wymuszać zmiany decyzji rządzących. Dziś dziesiątki tysięcy kobiet zawdzięczają życie sile pracy. A Harry zobaczył, ile można jeszcze naprawić. Thank you.
1949 roku Timothy Evans, który był na poziomie umysłowym 10-latka, został oskarżony o zamordowanie żony i dziecka. W obliczu silnych nacisków policji przyznał się do zbrodni, choć nie było przeciwko niemu żadnych dowodów. Evans mieszkał wspólnie z Johnem Christie na Rillington Place 10. Nie miał gwałtownego usposobienia. Kochał żonę i dziecko. Co powiedział pani podczas widzenia w więzieniu? Powiedział: zapytaj Christiego, tylko on może mi pomóc. I że nic im nie zrobił. Powiedział, że to Christie. Proces Evansa wzbudzał niewiele zainteresowania, ale 3 lata po jego egzekucji zainteresowanie nagle wzrosło. W marcu 1953 roku znaleziono ciała 3 uduszonych kobiet w tej wnęce w kuchni Christiego. Został on szybko powieszony, a prawdziwa historia, że Christie był seryjnym mordercą, pozostała nieodkryta. Zabił wiele kobiet. W pokoju Evansa znalazł się przez przypadek. Obecnie zadawane są pytania o wyrok. Harry włącza się po informacji od lokalnego biznesmena. Herbert Wolf przysłał mi artykuł, który mnie zszokował. Pojechałem do ministra spraw wewnętrznych, który podpisał wyrok śmierci i mówię: to pan podpisał wyrok. A minister: tak, i żałuję tego. Powiesiliśmy nie tego człowieka. Powiedziałem, że trzeba wymierzyć sprawiedliwość, a on odpowiedział, że to się nie uda, jeśli będzie przeciwko władzom. Skontaktował się z Herbertem i rozpoczęliśmy współpracę. Opublikowałem 5 wstępniaków. Zamówiłem artykuły o wcześniejszych niesłusznych egzekucjach, o historii kary śmierci, życiu Timothy Evansa i tak dalej. Kampania trwała 12 miesięcy. Każde wydanie gazety nosiło logo o treści "Człowiek na naszym sumieniu". Kampania szła powoli, krok po kroku, a personel zastanawiał się, czy to się w końcu uda. Kampanie prowadzone przez gazety trzeba często przedłużać. Siła bezwładności jest ogromna, szczególnie w biurokracji. Poza tym to trwa. Znany amerykański redaktor powiedział: gdy dziennikarz przestaje prowadzić kampanię, czytelnicy zaczynają się nią dopiero interesować. Tymczasem w kraju narastała zgoda co do zniesienia kary śmierci. Wreszcie ministrem spraw wewnętrznych został Roy Jenkins, wielki reformator, który rozpoczął śledztwo w sprawie Evansa. Było już po sprawie, ale Roy Jenkins mógł wystąpić w Izbie Gmin i wydać ułaskawienie. Wygraliśmy. Jednocześnie zniesiono karę śmierci. Nie mówię, że to my do tego doprowadziliśmy. Było w tej sprawie wiele kampanii, w szczególności ta Sidneya Silvermana. Ale mogę powiedzieć, że Herbert Wolf i Ludovic Kennedy i Michael Eddowes i trochę ja sam, że przyspieszyliśmy ten proces. W 1962 roku ujawniono wszystkie drastyczne skutki stosowania talidomidu i lek wycofano na całym świecie. Problem lepszej kontroli i zapobiegania dystrybucji niebezpiecznych leków będzie przedmiotem konferencji prasowej. Prezydent omówi plany władz. Agencja Żywności i Leków skierowała do sprawy ponad 200 pracowników. Powiadomiono cały personel medyczny w kraju. Każda kobieta powinna sprawdzić zawartość apteczki i oddać ten lek władzom. A
Jednak brytyjski minister zdrowia, Enoch Powell, sprzeciwił się dochodzeniu, utworzeniu ośrodka badania leków, wydaniu ostrzeżeń przed używaniem nieoznaczonych leków, ponieważ ma to na celu jedynie zdobycie popularności. Nie wydał żadnego oświadczenia. Po co mieszać w to prasę? Powiedział. Powellowi zadano pytanie, czy będzie dochodzenie w sprawie tego, jak państwowi lekarze mogli przepisywać leki o tak strasznych efektach ubocznych. I znów nie. Spotkali się z nim rodzice talidomidowych dzieci i odpowiedź była taka sama. To samo mówili urzędnicy. Wszyscy, czyli radźcie sobie sami. Niechęć Powella skazała rodziny na jedno. Podać producenta do sądu za niedochowanie należytej staranności. Ale rodziny przestraszyły się tak mocnego przeciwnika. Grupa Distillers, dzisiaj warta by była 4 miliardy funtów, produkowała słynne marki alkoholi, takie jak Johnny Walker i Gordon's Gin. Jej prezes, Alexander McDonald, miał reputację człowieka ze stali. Rodziny musiały zdać się na publiczne finansowanie, ale władze pożałowały pieniędzy podatników na coś, co uznały za nieuzasadnione. Każda gazeta pisała to samo. Guardian, Economist, The Times, Telegraph. To samo, co mówił producent czy Ministerstwo Zdrowia. Pisały, że lek był badany zgodnie z normami obowiązującymi w czasach, gdy nikt nie podejrzewał, że może on przedostać się przez łożysko i dotrzeć do płodu. Adwokaci reprezentujący rodziny zaakceptowali to. Czyli mamy rodziny reprezentowane przez prawników, którzy zgadzają się z władzami, że sprawa ma wątłe podstawy. Nie można zarzucić niedochowanie należytej staranności, bo przeprowadzono standardowe w tamtych czasach badania. Nie wiedząc, co się kryje za talidomidem, Harry opublikował artykuł w Northern Echo, aby zdobyć współczucie dla dzieci. Tymi zdjęciami chciałem wywołać współczucie dla dzieci. Zamiast tego pojawiła się krytyka, niemal potępienie. Nie chcemy oglądać takich zdjęć w naszej gazecie. Proszę nam nie pokazywać tych przerażających rzeczy. Choć większość rodzin była skutecznie zastraszona przez prawników spółki Distillers, 62 rodziny założyły sprawę. Od tego momentu prawo zakazywało gazetom o tym pisać, żadnych faktów ani komentarzy przed procesem. Oznaczało to, że nie można publikować niczego, co może wpłynąć na sędziego do chwili rozstrzygnięcia każdej sprawy przez sąd. Kiedy bogata spółka robiła coś złego, oddawano sprawę do sądu i wydawano nakaz, który nazywaliśmy kneblem, bo kneblował całą krytykę pod pretekstem tego, że sprawa była w toku, w sądzie. Żadna ze stron nie mogła wyrażać krytyki. W reakcji na pozew 62 rodzin spółka postanowiła odczekać nieco ponad 3 lata i zawrzeć ugodę pozasądową, na mocy której, nie przyjmując odpowiedzialności, zgodziła się wypłacić niewielkie odszkodowanie. Większość rodzin innych ofiar nawet o tym nie wiedziała. Zapewne całkiem przypadkowo po zawarciu ugody, kiedy prasa znów mogła pisać o sprawie, upłynął 3-letni czas przedawnienia dla spraw o szkody osobowe. Pozostałe rodziny nie mogły już zaskarżyć spółki. Jednym z takich rodziców był David Mason. David Mason, marszant sztuki West Endu, stworzył swoją firmę od zera. Zarabiał kiedyś 3 funty tygodniowo. Miał 4 dzieci, w tym jedno talidomidowe. Człowiek, który w pojedynkę stanął przeciwko ogromnej spółce dysponującej milionami.
Pamiętam, jak wtedy myślałem, a nie jesteśmy społeczeństwem skorym do wszczynania spraw sądowych, walczę ze spółką Distillers. Zmuszę ich do przyjęcia odpowiedzialności za wszystkie zniekształcenia, jakich doznały te dzieci. Nie wiedziałem, ile ich jest, ale wiedziałem, że są inne ofiary. I tak się to zaczęło. Był to także nowy początek dla Evansa. Kampanie prowadzone przez jego niewielką gazetę, a szczególnie ta dotycząca raka szyjki macicy, zwróciły uwagę ówczesnego naczelnego Sunday Timesa, Denisa Hamiltona, który szukał właśnie następcy. Zaledwie 20 lat wcześniej opublikował pierwszy artykuł w lokalnej gazecie. Nie zdał szkolnych egzaminów, a teraz oferowano mu posadę redaktora naczelnego jednej z najbardziej uznanych gazet świata. Gazeta Sunday Times za czasów Harry'ego Evansa przeżywała złoty okres nie tylko ze względu na jego osobę, ale także na właścicieli. Pracował dla Lorda Thompsona, ostatniego z wielkich baronów prasy papierowej. Za moich czasów Sunday Times skupiał się głównie na dziennikarstwie śledczym. Praca dla niego była wielką przygodą. Budziłem się i szedłem do pracy, nie wiedząc, czym się będę zajmował w tygodniu. I zawsze było to coś wciągającego. A jak ludzie otwierali w niedzielę Sunday Times, mówili: wow. Sunday Times miał dziennikarzy śledczych, zespół zwany Inside. Harry rozumiał znaczenie zespołów dziennikarskich prowadzących długie i trudne tematy. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby innemu naczelnemu udało się stworzyć taki zespół, choć kilku próbowało, ale bez powodzenia. Już w drugim miesiącu pracy Evans włączył zespół Inside w śledztwo, które trwało 8 miesięcy i napotkało na spory opór. W 1951 roku wywiad brytyjski był zaniepokojony tym, że Związek Radziecki wyprzedzał Brytyjczyków i Amerykanów w pracach nad bronią nuklearną. Dwóch brytyjskich dyplomatów, Guy Burgess i Donald MacLean, uciekło do Moskwy, zanim ich złapano. Kto ich uprzedził? Czy trzecim człowiekiem był Kim Philby? Jeżeli był ktoś trzeci, czy pan był tą osobą? Nie. Sunday Times zajął się tą sprawą, bo ktoś powiedział Evansowi, że sprawa Philby'ego była znacznie ważniejsza niż podejrzewano. Przejdzie do historii jako najlepszy podwójny agent w historii szpiegostwa. Niemal został szefem brytyjskiego wywiadu. Zadzwonił mój przełożony, Denis Hamilton, i powiedział, żebym był jutro w Izbie Gmin, bo minister spraw zagranicznych zdemaskuje mnie jako zdrajcę. Nie opublikowaliśmy niczego, czego Rosjanie wcześniej nie wiedzieli. Władze nie chciały, żebyśmy o tym pisali, bo to był straszny bałagan. Widać w tym było niekompetencje ludzi ze starego układu. Pamiętam, jak przyszedł do mnie szef służb, kiedy byłem premierem, i powiedział: mam go, wreszcie po 18 miesiącach. Nie byłem szczególnie szczęśliwy. Nie jest pan zadowolony? Nie, wcale. A on: świetnie się spisaliśmy. Nasi chłopcy odkryli, kto to jest, i mamy go. Tak powiedziałem, ale i tak nie ma się czym chwalić. Teraz będzie śledztwo. Usłyszy pan, że służby źle działają. Lord Radcliffe będzie w komisji, będzie debata w Izbie Gmin, a rząd pewnie upadnie. Nie powinno się tak robić. Trzeba to po cichu zakończyć. Harry Evans był naczelnym Sunday Times w kraju, w którym obowiązywała ustawa o tajemnicy państwowej.
to coś zupełnie sprzecznego z wolnością wypowiedzi. W Wielkiej Brytanii punktem wyjścia była poufność zamiast otwartości, w której to władze muszą tłumaczyć, dlaczego dane informacje są tajne. Działał więc we wrogim otoczeniu, gdzie on i jego dziennikarze byli narażeni na odpowiedzialność karną. W Northern Echo był świetny zespół, ale nic nie równa się z ludźmi z Sunday Times, których było więcej i byli bardziej doświadczeni. Powiedziałem więc, że zajmiemy się talidomidowymi dziećmi. Choć donoszono o ugodzie zawartej przez spółkę Distillers i 62 rodziny, które ją pozwały, prasa nadal nie mogła pisać niczego o tej ugodzie podczas nierównych negocjacji stron dotyczących wysokości odszkodowania. W końcu ustalono, że jeżeli rodziny wycofają pozew o niedochowanie należytej staranności, ugoda będzie opiewać na 40% pełnej kwoty ugody. Mieli pójść do sądu. Ta historia będzie coraz gorsza. I ustalić, ile wyniesie 100% kwoty ugody, wiedząc, że dostaną z tego zaledwie 40%. To było zupełnie bez sensu. Wyglądało na to, że nie ma jak pomóc. Dopóki z Sunday Times nie skontaktował się informator, który przekazał gazecie 10 tysięcy wewnętrznych dokumentów spółki. Dokumenty ujawniły pozbawioną wszelkich skrupułów kampanię marketingową talidomidu. Nie ujawniły jednak przyczyn całej tragedii. Spółkę ostrzeżono przed zagrożeniem 5 miesięcy przed ostatecznym wycofaniem leku. Te 5 miesięcy to okres poczęcia największej liczby ofiar. Tych dokumentów zdecydowanie nie można było opublikować, bo dotyczyły bezpośrednio sprawy w sądzie. Ale inny zestaw, jaki dotarł do Sunday Times, miał w sobie większy potencjał. Mieliśmy w redakcji pokój zawalony dokumentami po niemiecku, które tłumaczyliśmy. Drugi zestaw to wewnętrzne dokumenty Chemie Grunenthal dotyczące sprawy, jaka toczyła się przeciwko firmie w Niemczech, podczas procesu, jakiego nie widziano tam od czasów Norymbergi. Ukazywały one podejście nastawione na szybki zysk, w którym bezpieczeństwo leku nie było najważniejsze. Contergan testowano na 370 pacjentach, z których 160 to karmiące matki. Raport z tych badań twierdził, że nie odnotowano skutków ubocznych u matek ani u dzieci. Sprytnie sugerował, że dzieci były w macicy, gdy matki stosowały lek. To było kłamstwo. To był nasz pierwszy kryzys. Czy możemy opublikować artykuł o tym, jak niemiecka firma sprzedaje lek bez odpowiednich badań? Bo to ma związek ze sprawą sądową w Wielkiej Brytanii. I czy jeśli to opublikujemy, to zostanie to uznane za obrazę sądu. Prawnicy oglądali każde słowo ze świadomością, że złamanie praw dotyczących obrazy sądu może zakończyć się więzieniem dla Harego. Przygotowaliśmy się do publikacji artykułu o niemieckiej sprawie, a Godfrey Hodgson napisał świetny, a zarazem przerażający artykuł, który daliśmy na pierwszej stronie części Przegląd. 5 stron ze zdjęciem jednego z niemieckich lekarzy o nazistowskich korzeniach. A ja czekałem zwinięty w kłębek, niemal pewny, że zostanę aresztowany. Po raz pierwszy talidomid opisano jako katastrofę korporacyjną, a nie przypadek siły wyższej. Jednak prawnicy rodzin nadal byli zastraszeni przez przeciwników. Pamiętając, że prawnicy spółki Distillers grozili, że są przygotowani na to, aby pójść do sądu, bo są pewni zwycięstwa,
prawnicy rodzin nie znaleźli w artykule Sunday Times źródła odwagi, ale przyjęli ugodę w kwocie będącej ułamkiem tego, czego potrzebowali ich klienci. A sędzia, miły starszy pan, kompletnie bez pojęcia, ustala śmiesznie niskie odszkodowanie. Prasa też nie zareagowała tak, jak chciałby Harry. Prasa pisała tak, jakby rodziny wygrały na loterii, jakby wygrały miliony. Oburzony nieodpowiednią kwotą odszkodowania oferowaną przez spółkę Distillers, decyduje się obejść prawo i, unikając samego tematu niedochowania przez spółkę należytej staranności, publikuje komentarz na temat odszkodowania, a nawet to było ryzykowne. Pamiętam, jak pisałem tytuł „Ile kosztuje funt ciała?”, odnoszący się do zbyt niskiego odszkodowania. A prawnik powiedział, że to będzie obraza sądu. Nasz własny prawnik. Powiedziałem, że trudno, do diabła z tym. Zaryzykowaliśmy i opublikowaliśmy artykuł. To było w 69 roku. Konsekwencją ugody było to, że zgłosiło się wiele rodzin, które nie zdawały sobie sprawy z tego, że ich dzieci to ofiary talidomidu. Myśleli, że mają pecha i nic nie wiedzieli o ugodzie. Po kilku miesiącach przybyło 369 nowych rodzin, więc łącznie było ich niemal 500. Te 369 nie mogło już pozwać spółki, ale sąd zdecydował, że pomimo tego, że nastąpiło przedawnienie, mogą złożyć pozew. Pewnego dnia dostałem list, a w nim informację, że będzie spotkanie wszystkich rodziców talidomidowych dzieci. Pojechaliśmy na to spotkanie, a kiedy tam weszliśmy, zobaczyliśmy pewnie 600-700 ludzi. Prawnicy wyjaśnili warunki oferty. Była jeszcze niższa niż to, co otrzymały 62 rodziny objęte ugodą. Naciskali na rodziny, żeby to zaakceptowały, mówiąc, że jeśli nie będzie zgody wszystkich, nikt nie dostanie niczego. Pokazał to i oczywiście niektórzy z rodziców przyklasnęli temu, bo powiedzmy szczerze, nikt się nie spodziewał, że w ogóle coś dostaną. Powiedział, że kwota wynosi 3 miliony funtów. 3 miliony? Na 400 ofiar? Policzyłem szybko i wyszło mi, że Louis dostanie 8 tysięcy funtów, albo mówić brutalnie, po 2 tysiące funtów na każdą kończynę. Odczucia po spotkaniu są mieszane. Z jednej strony mamy... Finansowo David Mason mógł sobie pozwolić na odrzucenie oferty, ale wielu rodziców było w trudnym położeniu. Spółka wywierała ogromną presję emocjonalną, jednak Mason i kilku innych rodziców nie ugięło się. Było pięcioro rodziców, w tym jeden zwany David Mason, i inni, którzy mówili, że nie zaakceptują takiej ugody. Nie zaakceptuję tak niskiego odszkodowania mojej Louis. Dlaczego miałbym to robić? Jesteście państwo zadowoleni z omawianej ugody? Dostawałem listy z pogróżkami, telefony z pogróżkami. Niektórzy rodzice mówili, że nie jestem dobrym chrześcijaninem. Pan Mason twierdzi w istocie, że reprezentuje większość rodziców talidomidowych dzieci. Nie twierdzi tego, właśnie to ustalono. Może jest przedstawicielem kilku rodzin, ale nie reprezentuje większości z nich. Mason uzyskał opinię, że minimalną kwotą niezbędną do długotrwałej opieki nad dziećmi jest 20 milionów funtów. Niemal siedmiokrotność oferty spółki Distillers, ale wielu innych rodziców nie było stać na to, aby czekać. Zrobiło się jeszcze gorzej. Nie miał wózka, kasku ochronnego, nie miał właściwie niczego. Zbierałam sałatę z wiadra na obierki i pomidory, myłam to i przynosiłam do domu i żyli z tego przez weekend. Moi rodzice pochodzili z klasy pracującej. Ojciec pracuje na holowniku rzecznym, a matka zajmowała się domem i sześciorgiem dzieci. Pojęcia nie mieli o pozwie zbiorowym, ani prawnikach, czy o tym, jak pozwać kogoś do sądu. To
To była dla nich ogromna walka. Przyjęli na siebie ciężar spraw sądowych, a ja dorastałem. Spółka Distillers uznała Davida Masona za prowodyra małej grupy sprzeciwiającej się ugodzie i wzmogła presję, grożąc wycofaniem oferty. Mottem jej działania było dziel i rządź. Spółka Distillers pozwała mnie do sądu i chciała mi odebrać prawa rodzicielskie i umieścić moją córkę pod kuratelą sądową na podstawie twierdzenia, że odmawiając zawarcia ugody, działam na jej niekorzyść. Jeżeli objęto by ją kuratelą sądową, miałaby swojego oficjalnego prawnika, podpisałby ugodę za Louise i wszyscy dostaliby pieniądze. Mason utracił opiekę nad dzieckiem, ale złożył apelację od tej decyzji i ustalono datę rozprawy. Oprócz finansowania własnych działań, spółka Distillers finansowała także zespoły prawników niektórych rodziców, którzy chcieli ugody. Cała ich argumentacja opierała się na tym, że w żadnym miejscu na świecie nie zasądzono odszkodowania i że Mason działa nierozsądnie. Metodą ich obrony był atak. Sędzia Hinchcliffe odebrał Masonowi i innym prawa rodzicielskie. Jego dzieci zostały teraz powierzone rzecznikowi skarbu. To był jakiś horror. Wspólny znajomy przedstawił Davida Masona z naczelnym Daily Mail, Davidem Englishem, który zdecydował się opisać historię jego walki w serii artykułów. Ale ostrzegł, że wówczas ugoda ze spółką może zostać zerwana i inni rodzice rozszarpią Masona. Wyszedł Daily Mail, w którym opisali wszystko ze szczegółami na rozkładówce. Przez 4 dni z rzędu i rozpętało się piekło. Prokurator generalny był wszędzie, dwoił się i troił i w końcu uzyskano zakaz sądowy. Po tej sprawie nikt nie chciał rozmawiać z Masonem. Prokurator zagroził Daily Mail procesem o obrazę sądu i przestali o tym pisać. Zbliżał się termin apelacji. Z Masonem skontaktował się amerykański prawnik, który przeczytał jeden z artykułów w Daily Mail. Spółka twierdziła, że nikt na świecie nie wygrał odszkodowania od producentów talidomidu, dlatego roszczenia Masona były bezzasadne. Działał ich zdaniem jak kiepski prawnik. Ale ten Amerykanin właśnie wygrał taki proces w Stanach Zjednoczonych. Na kilka dni przed procesem Mason poleciał do Ameryki i zdobył kopię dokumentacji sądowej. Wrócił do Wielkiej Brytanii w dniu rozprawy i przekazał dokumentację sędziemu Lordowi Denningowi. Denning wszedł, rzucił papierami o stół, był wściekły. Usiadł i powiedział: proszę wszystkich przedstawicieli rodziców i spółki o powstanie. I dalej: czy to prawda, że zapewnialiście mnie, ten sąd, że nigdzie na świecie nigdy nie wygrano takiej sprawy? Tak. No cóż, muszę państwa poinformować, że mam tu akta sądowe, które zdobył pan Mason w ostatni weekend. Co państwo na to? Nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliście? Czego nie wiedzieliście? O tym nie wiedzieliście? I potem, jak na kiepskiego prawnika i kogoś o dziwacznych poglądach, pan Mason nieźle się spisał, prawda? Odraczam sprawę. Czytaj, odzyskałem córkę. Choć Mason odniósł osobiste zwycięstwo, prasa nadal nie mogła pisać w szerszym kontekście o odszkodowaniu. W końcu przestał udzielać wywiadów, które i tak się nigdzie nie ukazywały, zablokowane przez prawników straszących media pozwem o obrazę sądu. Problem okryło milczenie, dokładnie tak, jak chciała tego spółka. Thank you.
Dostałem pismo od prezesa Distillers. Przeczytam ci. Dziękuję za pismo z dnia. Czasem masz absolutną pewność, że coś osiągniesz. Nie zawsze oczekiwałem czegoś takiego. Ale w przypadku talidomidu tak, bo to była tak jawna niesprawiedliwość. Phil Knightley zajmował się tym tematem i miał kontakt z rodzinami. I kiedy powiedział mi, że rodzicom oferuje się połowę tego, do czego są uprawnieni według wcześniejszych szacunków, postanowiłem rozpocząć kampanię. Harry Evans powiedział, że jeśli będzie trzeba, będziemy o tym pisać przez 10 lat. Wiem, jak to brzmi, ale tak powiedział. Harry zdecydował się nawiązać kontakt z najbardziej znanym z rodziców. Miał pomysł, co robić dalej. Wysłał do niego Philippa Knightley. Powiedział, że mam przyjechać do Sunday Times i spotkać się z Haroldem Evansem. Powiedział, że jest z zespołu Insight i że mają pomysł, jak nam pomóc. Ich prawnik, James Evans, niespokrewniony z Harrym, wymyślił coś. Argument był taki, że obraza sądu dotyczy uprzedzenia odnośnie kwestii prawnych w sprawie. Jeśli powstrzymamy się od tego, a skupimy się na aspektach moralnych, to powinno być to dozwolone. Nie było jeszcze takiej sprawy i musieliśmy zaryzykować. Dało nam to możliwość pisania o sprawie talidomidu z moralnego punktu widzenia, a nie odnośnie niedochowania należytej staranności. To powinno potrwać chwilę. James Evans uznał, że jego zadaniem nie jest wstrzymywanie publikowania przez nas spraw w interesie społecznym, ale ich uzasadnienie, gdy uznaliśmy, że ten interes jest ważny i znalezienie zgodnego z prawem sposobu na obejście najbardziej restrykcyjnego prawa prasowego w zachodnim świecie. Zawsze był tak spokojny. Mówił tylko, rozumiem. I szukał bezpiecznego wyjścia. Chciałem mieć pewność, że przeprowadzę gazetę przez tę niebezpieczną ścieżkę w najbezpieczniejszy sposób. Oczywiście odpowiedzialność spada na naczelnego. Harry i James pracowali nad tym, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik, bo ryzyko było ogromne dla gazety i dla naczelnego. Poprosiłem go, żeby napisał wstępniak. Jest świetnym prawnikiem i napisał go, a ja niewiele w nim zmieniłem. Dałem tytuł Dzieci na naszym sumieniu i rozpoczęliśmy kampanię. Zespół Insight pracował nad pierwszym artykułem, a Harry kontaktował się z wielkimi i możnymi, żeby zdobyć poparcie dla kampanii. Powiedział o tym Joan. Powiedział, że napiszemy oddzielne pismo do każdego posła. Nie chciał robić kopii. Napisałam 620 czy 630 pism. Napisał w nim, że to wielka niesprawiedliwość dla dzieci. Zadzwonił telefon. Dyrektor do spraw reklamy. Wiem, że nie odpuścisz ataku na Distillers, ale pamiętaj, że kupują u nas reklamy za 60 tysięcy funtów. Wytyczył nowy standard działania wobec korporacji, których reklamy decydowały o zysku gazety. Wiem, że cię to nie powstrzyma i nie powinno. Przyprowadziłem Masona do drukarni, żeby zobaczył, jak powstaje gazeta z historią, w którą nie wierzył, że ujrzy światło dzienne. Powiedział, pokażę ci siłę mediów.
Zeszliśmy na dół, panowała tam cisza. Powiedział, widzisz ten przycisk? Naciśnij go. I nagle zaczęły pojawiać się gazety. Dał mi jeden z pierwszych egzemplarzy. Mam go do dziś. Jego hojność, życzliwość, współczucie, dziennikarska doskonałość, sposób, w jaki stworzył zespół i motywował ludzi. Barry Evans był najlepszą częścią całej kampanii. Harry Evans coming on board. Po publikacji w innych gazetach zapadła głucha cisza. Pamiętam, jak byłem w BBC, tylko oni z nami rozmawiali. Nie rozstawałem się z prawnikiem. Te dzieci naprawdę żyją. Nie możemy dać się zastraszyć. Musimy pisać o ich ciężkim losie. Odezwał się do nas jedynie prokurator generalny. Co wy robicie na miłość boską? To obraza sądu. Zagrożenie wzmocniło ostatnie zdanie artykułu obiecujące kolejne publikacje o początkach tragedii, czyli o niedochowaniu przez spółkę Distillers należytej staranności. Najważniejsza nie była myśl o tym, żeby nie trafić do więzienia. Każdy tam może trafić. I byłem na to przygotowany. Ale gdybym trafił za kratki, po pierwszej publikacji nie byłoby kampanii. Nie byłoby pieniędzy dla dzieci, publicznej debaty, nic. Dlatego chcieliśmy tego uniknąć. Chcieliśmy prowadzić kampanię. Talidomid to była pełna kampania. Nie myślał tylko o jednym artykule. To od niego nauczyliśmy się, że jedno śledztwo to za mało. Może napiszemy dziś... Napiszę dziś do Distillers. Były trzy wątki. Sprawa prawna, śledztwo w sprawie leku i oczywiście rodziny, które były najważniejsze. Byliśmy tak przeciążeni, że wzięliśmy kogoś tylko do spraw rodzin. Pojawiła się Marjorie. Moje zadanie polegało na jeżdżeniu po kraju, rozmawianiu z rodzinami, życie z nimi i doświadczenia życia z talidomidowym dzieckiem. Naprawdę z nimi mieszkałam i uczyłam się, jak to jest budzić się w środku nocy, żeby obrócić dziecko, które nie mogło tego zrobić samo. Żyjąc z nimi, doświadczając ich życia, mogłam zrozumieć, jak wyglądało życie z dzieckiem z takimi deformacjami. Kiedy zaczęłam poszukiwać tych rodzin, ciężko było znaleźć niektóre z nich. Niektóre w ogóle nie chciały ze mną rozmawiać, co było zrozumiałe. To było bardzo trudne. Odkryłam bardzo smutne historie. Otrzymywali niewielką pomoc, bardzo mało zrozumienia. Spotykał ich ostracyzm społeczny. Wszyscy się bali ich deformacji fizycznych. Nie chodziło tylko o ręce i nogi. Niektóre z tych dzieci miały poprzestawiane organy. Zobaczyłam, co to znaczy pójść z takim dzieckiem do kawiarni. W ciągu kilku minut, czy nawet sekund, wokół robiła się pustka. Albo szliśmy na zatłoczoną plażę i nagle robiło się pusto. Rozpadały się małżeństwa.
Mężowie odchodzili. To coś nie ma nic wspólnego ze mną. Pewnego dnia mój mąż, nie mogę przy nim, słyszysz mnie? Powiedział, że musimy porozmawiać. Nie mogłam w to uwierzyć. Powiedział, że mam wybór. Co? Nie, powiedziałam, nie mam wyboru. Powiedział, że on... Ja powiedziałam, że zostaję, że go nie oddam. I odszedł. Zostałam z kredytem, z dziećmi małymi. Nie chciałam, żeby cierpiał z powodu padaczki. Musiałam bardzo kombinować. Pracowałam nocami, po 12 godzin, przez 16 lat i jakoś nigdy nie byłam zmęczona. Ktoś mi tam pomagał. Sunday Times, Harry Evans publikował zdjęcia, których nikt inny by nie opublikował. W ten sposób pomógł wielu rodzinom. Many of the families. Lekarze powiedzieli, że powodem było jedzenie jagnięciny ze zwierząt zatrutych opadem radioaktywnym. Zaczęliśmy coś podejrzewać po pierwszym artykule Evansa. Napisaliśmy do Timesa i dostaliśmy informację. Inaczej nie dowiedzielibyśmy się. Kampania moralna ukazała życie ofiar talidomidu. Jednak nad gazetą wciąż wisiała groźba działań prawnych prokuratora generalnego. Punktem zwrotnym kampanii było pismo, jakie dostałem od prokuratora generalnego. Prokurator postanowił umorzyć postępowanie w sprawie wcześniejszych publikacji. Ale jeśli będziecie dalej publikować, podejmiemy działania. Czyli pozwiemy was. Pismo prokuratora do Harego, aprobujące kampanię moralną, dało te same prawa posłom. Jack Ashley i Alf Morris wspierali kampanię od samego początku. W parlamencie to oni namawiali marszałka do dopuszczenia do debaty. Tego dnia Jack Ashley spotykał się z marszałkiem w Izbie Gmin, żeby namawiać go na debatę, bo dzieci nie otrzymały stosownego odszkodowania. Następnego dnia marszałek daje czas partii pracy na debatę o talidomidzie. To było coś. Przed debatą rozmawiałem z asystentem premiera w korytarzu. Powiedział, że nie chcą tej kampanii i że władze dodają 5 milionów funtów. Odpowiedziałem, że to nie wystarczy, że potrzebujemy 20 milionów. Jack Ashley zaczął słowami, które poruszyły wszystkich. Mówimy dziś o wielkiej narodowej tragedii, która zaczęła się 10 lat temu. Ale jakiej młodości może oczekiwać 10-latek bez rąk i bez nóg i ma niecały metr wzrostu? To jak dwie duże butelki whisky ustawione na sobie. Jak 11-latka może się śmiać i kochać, gdy nie ma rąk, które można trzymać, ani nóg, które mogą tańczyć? Była więc debata i to było niesamowite, bo prasa, wcześniej zastraszona albo konkurencyjnie zazdrosna, zaczęła teraz o tym pisać. I co ważne, w przeciwieństwie do czasów Norton Echo, kiedy czytelnicy narzekali, teraz dostawałem tysiące listów z prośbami o dalszy ciąg. Wtedy, może nie po dniu, ale po tygodniu na pewno, nasza walka zmieniła się z całkowicie samotnej w narodową. Wszyscy się dowiedzieli, co się dzieje.
Duża część prasy przyłączyła się do Sunday Times w potępianiu tego, jak traktowano dzieci. Po rozpowszechnieniu informacji czytelnicy byli zszokowani i zniesmaczeni. Pękła tama i spółka to poczuła. Zaczęła się bronić, próbując ograniczyć szkody i wysokość odszkodowania, jakie musiała wypłacić. Podnieśli wcześniejszą ofertę na kwotę pomiędzy 5 a 11 milionami funtów, ale to były tylko sztuczki księgowe, których celem było to, aby wypłacili jak najmniej. W krótkim czasie trudny los dzieci stał się sprawą narodową. Wszyscy pomagali jak mogli. Grupka ludzi zdecydowała się wystąpić bezpośrednio do akcjonariuszy. Kiedy poprosili o ujawnienie listy nazwisk, spółka, choć była do tego prawnie zobowiązana, wyceniła to na 2000 funtów, co było poza ich zasięgiem. Poprosili Harego o pomoc. Przyszli do redakcji zachęceni przez Nightela i kupiliśmy tę listę z funduszy Sunday Times, żebyśmy mogli do nich napisać. To przypominało wybory. Dzwonił telefon i ktoś mówił, że reprezentuje Radę Gminy Ealing. Mamy tyle działów i popieramy Masona. Byłem pod wrażeniem. Kolejnym ważnym człowiekiem był Ron Pitt, szef firmy Legal and General. Rozmawiałem jako inwestor instytucjonalny. Uznałem, że w interesie akcjonariuszy byłaby jakaś rozsądna oferta ze strony spółki Distillers. I to niesamowite, wygłosił mowę w City, że ich produkty wyrządziły mnóstwo szkód, a spółka nie przyjmuje za to moralnej odpowiedzialności. Jak powinna. Jest jasne, że mamy niezbędne 10% głosów konieczne do wezwania spółki do zwolnienia nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego. I cena akcji spółki Distillers zaczęła spadać, bo odbyła się wielka debata w parlamencie. Trwa kampania Sunday Times ze zdjęciami i artykułami Marjorie Wallace. A najważniejsze, co mieliśmy, to dokumenty Bruce'a Page'a i Elaine Potter, potwierdzające, że doszło tu do niedochowania należytej staranności. Wraz z narastaniem gniewu prasy i opinii publicznej rosła presja na spółkę. Rozpoczął się bojkot jej produktów. Wiele firm, małych i dużych, oferowało co mogło, aby wesprzeć kampanię Sunday Times. Od dawna osobiście mnie to niepokoiło. Przy tym całym braku zrozumienia dla dotkniętych tym ludzi ktoś musiał zacząć działać. Klienci odwracali się od produktów spółki. Opowiadano o ludziach w sklepie wolnocłowym na lotnisku, którzy chcieli kupić dowolną whisky, która nie była produktem Distillers, a to nie było chyba dobre dla akcjonariuszy. Moralna kampania Harego tak się rozrosła, że zwrócił na nią uwagę Ralph Nader, amerykański rzecznik praw konsumenta, który zaoferował pomoc. Pan Nader, dzień dobry. David Mason spytał, czy mogę pomóc wśród konsumentów w Stanach Zjednoczonych i naciskać na spółkę, żeby podniosła to śmieszne odszkodowanie. Postanowiłem pojechać do Ameryki na spotkanie z Ralphem Naderem. David Mason spotka się dziś z Ralphem Naderem i wspólnie przedstawią plan działań na konferencji prasowej. Wsiadłem do samolotu Panam. Po starcie zaczęli sprzedawać alkohol. Oferowali Johnny Walkera i Gordon's Gin. Pomyślałem, że nie mogę się na to zgodzić. Chodziłem za wózkiem i jak ktoś chciał kupić ten gin czy whisky, mówiłem, nazywam się David Mason i pokazywałem gazety. Ludzie kupowali coś innego. Przeszedłem tak przez cały samolot i ani jedna osoba nie kupiła produktów spółki. Dla mnie to miało kapitalne znaczenie.
Musisz zwykle wzbudzić odpowiednią antypatię. Wystarczy spadek sprzedaży o 5% i spółka zaczyna to odczuwać, bo chodzi o setki milionów dolarów. A jak pojawi się stygmatyzacja marki, i to marki alkoholu, którą łatwo się zmienia na inną, komunikat dla spółki jest jasny. Było mnóstwo prasy. CBS, NBC, wszyscy. Harold Evans świetnie przekazał to mediom w Ameryce. W złożonej rachunkowości spółki tak naprawdę chodzi o to, aby zapłacić na tyle mało, aby uniknąć ponoszenia kosztów netto. Znaczenie bojkotu jest takie, że przemawia on językiem pana McDonalda, językiem pieniędzy. Is that it talks the language of Mr. McDonald, who understands, as they say, pounds and pence. And one chap stood up. Jeden dziennikarz wstał i powiedział: Panie Najder, zorganizowanie bojkotu to ogromna sprawa, która długo potrwa. I wtedy wstałem i powiedziałem, że mogę na to odpowiedzieć. I opowiedziałem, co zdarzyło się w samolocie, jak nikt nie kupił tych produktów. Bardzo im się to spodobało, a Ralph patrzył na mnie z ogromnym zdziwieniem, bo o niczym nie wiedział. Wszyscy się śmiali, a on powiedział, że pan Mason doskonale to wyjaśnił. David był bardzo elokwentny. Nigdy nie wolno niedoceniać roli rodziców, którzy pokonali żal i gniew i zaczęli walczyć o swoją sprawę. Moralna kampania Sunday Times nie traciła impetu. W ciągu 9 dni akcje spółki Distillers straciły na wartości 35 milionów funtów. Taką matematykę zrozumiano w Edynburgu. Kampania zaczęła się we wrześniu 1972 roku. 3-4 miesiące później spółka uległa. Zaoferowała te 20 milionów. Powiedziano nam, że to podlega opodatkowaniu. Jeszcze tego dnia napisałem o tym artykuł, że to nie do pomyślenia. Następnego dnia Harold Wilson dał nam 5 milionów na podatek. Pamiętam, jak byłam w gazecie. Jak poznałam Harego u nas w domu. Nie wiedziałam, kim jest. Myślałam, że jest jakiś dziwny. A to, że on i mój ojciec i cały zespół w kampanii zdobyli dla nas to odszkodowanie, dla nas to było bardzo ważne. Pamiętam, że na końcu powiedziałem, że nie będzie medali, bo ofiary nadal nie mają rąk ani nóg. Dostaliśmy odszkodowanie, założono fundację, bo wiedziano, Harold Evans wiedział, że tych pieniędzy będziemy potrzebować przez całe życie. Jednak ugoda nie wzbudziła entuzjazmu wszystkich komentatorów, którzy nie znali całej prawdy. Peregrine Washorn i inni mówili, że Harold Evans działa jak Robin Hood, bierze zakładników. A.J.P. Taylor, znany historyk, powiedział, że to, co zrobiła gazeta, jest oburzające. Było więc ważne, aby działać dalej z dwóch powodów. Żeby ujawnić, co się stało,
i aby się uczyć. Jeśli nie będziemy się uczyć na takich katastrofach, co powinno nastąpić już w 62, 3 czy 4 roku, a mamy 73 rok i nadal niczego się nie nauczyliśmy. To niesamowite. To jest skład chemiczny. Choć odniesiono zwycięstwo moralne i uzyskano właściwe odszkodowanie, pozostawała jeszcze historia, która doprowadziła do tragedii. Zespół Insight dalej prowadził dochodzenie w sprawie przyczyn i zaczął tworzyć najbardziej wybuchowy element całości – talidomid, ukrywana historia. Prawdziwe śledztwo zaczęliśmy dopiero po artykule z 24 września. Pierwsze pytanie brzmiało, dlaczego spółka Distillers chciała rejestrować lek? Miała niewielkie związki z farmaceutykami. Spółka Distillers była nowicjuszem w branży leków. Talidomid był ich pierwszym lekiem. Znali artykuł opublikowany, jak na ironię, Sunday Times, napisany przez Aldousa Huxleya o tym, co się stanie w przyszłości, dość futurystyczny, w stylu nowego, wspaniałego świata, który twierdził, że leki zastąpią alkohol. Trochę spanikowali i postanowili działać. I tak właśnie zajęli się lekami. Dochodzenie miało zakwestionować twierdzenia spółki na temat przeprowadzonych badań. Sprawdzaliśmy, co firmy farmaceutyczne robiły i co wiedziały o lekach w latach 50. Pojechałam do Ameryki. Odwiedziłam wszystkie ważniejsze firmy farmaceutyczne. Dowiedziałam się, co wiedzą o lekach, zanim zaczną je sprzedawać. Szybko ustaliliśmy, że poważne firmy, które działały w branży od wielu lat, prowadziły badania wpływu na funkcje rozrodcze, sprawdzając, czy dany lek nie jest szkodliwy dla płodu. Liderli, Hoffman LaRoche, Smith Klein & French, wszystkie prowadziły takie badania. A u nas, ICI, oni posunęli się nawet do poważnych badań na naczelnych. W 1957 roku spółka Distillers wysłała lek na niezależne badania. Wyniki zawierały ostrzeżenia, że lek może być groźny dla tarczycy, co jest znaną przyczyną wad wrodzonych, ale spółki to nie powstrzymało. Bruce Page bardzo się w to zagłębił, żeby pojąć, jak działa ten lek. Jeśli chodzi o badania leków, trzeba zrozumieć, że nawet teraz, dysponując najlepszą technologią, nie są one wolne od błędów. Ale można powiedzieć, że natura daje zwykle jakieś ostrzeżenie. Niemal w każdym aspekcie talidomid dawał złe wyniki. To bardzo mała i złożona molekuła. Występuje w dziwnych postaciach, a jej działanie jest bardzo nieprzewidywalne. Talidomid jest asymetryczny, a to źle, w opinii doktora Roberta Smitha ze Szpitala Świętej Marii. Pamiętam, jak powiedział, że to wstrętna molekuła i że coś jest z nią nie tak. Firma Grunenthal była słaba w badaniach leków, a w Distillers o tym wiedzieli, ale nic nie zrobili. Współpraca wcześniejszego producenta mydła i producenta whisky w Wielkiej Brytanii dała katastrofalne skutki. Zamiast bronić rodziców, ówczesny minister zdrowia, Enoch Powell, blokuje śledztwo i otrzymuje raport, który w dużej mierze dotyczy sprawy spółki Distillers i go zatwierdza. Urzędnik, który referuje sprawę Powellowi, wcześniej uzyskuje informacje od wysokiego rangą pracownika spółki. Dochodzenie dobiega końca. Wyniki są przerażające. Ale Sunday Times nadal nie może nic publikować, ponieważ obowiązuje nakaz sądowy. I nie może pan powiedzieć, co się dzieje w sprawie Distillers? Nie mogę. Wiążemy
mnie nakaz sądowy. Czy spółka prowadziła ośrodki badawcze, laboratoria do badania leków? Nie w skali niezbędnej do sprzedaży takiego leku jak talidomid w Wielkiej Brytanii, a jednak go sprzedawała. Tak. I nie może pan powiedzieć, jak do tego doszło? Nie wolno mi. I tak poruszamy się po kruchym lodzie. Nie mogę omawiać szczegółów tego, dlaczego wybrali talidomid, dlaczego wybrali chemigrunental, jakie robili badania na zwierzętach przed sprzedażą, jakie badania prowadzili, żeby sprawdzić, jak lek jest wchłaniany przez ludzki organizm, czy jest bezpieczny dla ciężarnych, zanim go tak reklamowali, jakie próby kliniczne miały miejsce i jakie były ich wyniki. Jednak wykorzystując informacje zdobyte przez zespół Insight, Fundacja Talidomidu i inne organizacje zaczęły wreszcie, choć dopiero niedawno, ujawniać pełną historię opracowania leku. Sprawdzono, skąd właściciele Chemigrunental mieli środki na utworzenie działu leków zaraz po wojnie. Okazało się, że pracownicy byli płatnymi członkami partii nazistowskiej, którzy wykorzystali program aryjskiej czystości rasowej, aby przejąć prowadzone przez Żydów firmy za ułamek ich wartości. Zgodnie z dokumentacją firmy, opracowanie tego cudownego leku zajęło zaledwie 8 tygodni od początku do złożenia dokumentacji patentowej. To podejrzanie szybko. Było bardzo prawdopodobne, że naukowcy związani z lekiem znali jego składniki już przed wojną. 1938 rok. Niemcy. Zespół naukowców pracuje nad nowym, silnym środkiem owadobójczym. W razie przypadkowego rozlania powoduje on niekontrolowane konwulsje. Powstaje nowa broń, gaz paraliżujący. Od swoich nazwisk Schrader, Ambros, Ritter, Linde naukowcy nazwali go sarin. Hitler polecił jednemu z tych naukowców opracowanie antidotum. Po wojnie Otto Ambros zaczął pracę w Chemigrunental. Otto Ambros zwany był diabelskim chemikiem i to on zdecydował o lokalizacji wielkiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Sprawdziliśmy talidomid, jego zastrzeżenie patentowe, które stwierdzało, że jest to całkowicie nowy związek i odkryliśmy, że był to jeden z tysięcy podobnych związków, a niektóre z nich były znanymi lekami z lat 40. i 30. Dotarliśmy do najstarszego patentu na talidomid i pokazaliśmy go ekspertowi. Przeczytał opis skutków działania i powiedział, jak oni to odkryli. A te efekty to było 5 rodzajów oddziaływania na układ nerwowy. Pięć oddzielnych opisów pokazuje, że autorzy mieli świadomość, że lek oddziałuje na układ nerwowy, powodując spowolnienie ruchu mięśni i efekt uspokojenia. Lek spowalniał metabolizm, bicie serca, działanie układu krążenia i układu trawiennego, a to wszystko oddziaływało na układ immunologiczny. Nie było zgodnego z prawem sposobu zbadania tego leku na ludziach przed wystąpieniem o patent, a przynajmniej w powojennych Niemczech. Choć nie ma twardych dowodów na stosowanie lub badania talidomidu w obozach, są dowody poszlakowe, a jedna z najbardziej przerażających historii pochodziła od jednej z matek dzieci. Mój szwagier był jednym z pierwszych żołnierzy wyzwalających więźniów obozu w Bergen-Belsen. Tuż przed śmiercią powiedział mi, że widział tam niemowlęta z podobnymi deformacjami jak po talidomidzie. Powiedział, że niektóre z nich ledwie żyły, inne już nie. I że właśnie to podawano matkom tych dzieci.
Ta lekarka odpowiadała za selekcję kobiet w Bergen-Belsen. Mówi, że na więźniach wykonywano liczne eksperymenty medyczne. Lekarze robili im dożylne zastrzyki. Kiedy zaczęliśmy szukać podobnych patentów z lat 40., okazało się, że wszystkie te leki były testowane pod kątem właściwości przeciwdrgawkowych, a to miało sens jedynie w czasach, kiedy opracowywano odtrutki na gazy paraliżujące. Strój chroni człowieka przed kontaktem z płynnym środkiem paraliżującym i jego oparami. W przypadku wystąpienia symptomów zatrucia było jeszcze jedno zabezpieczenie – iniektor atropiny. Należy z niego skorzystać wyłącznie w przypadku wystąpienia symptomów zatrucia środkiem paraliżującym. Wszelkie potencjalne odtrutki musiały okresowo osłabiać układ nerwowy ofiary. Jednak ten efekt miałby katastrofalne skutki dla rozwijającego się w macicy płodu. Lek szkodził płodom, oddziałując na ich układ nerwowy, a molekuła talidomidu przedostawała się do płodu w chwili, gdy układ nerwowy zaczynał się wykształcać i bardzo precyzyjnie niszczyła kształtujące się końcówki nerwowe. Układ nerwowy zaczyna tworzyć się około 20 dnia, więc 20 do 21 dnia dziecko doznaje poważnego uszkodzenia mózgu. W dniach 21 do 22 mogą zaniknąć oczy. Dnia 23 zanika słuch. Mogą też zaniknąć uszy. W dowolnej kombinacji może zostać uszkodzone ucho wewnętrzne, środkowe lub zewnętrzne. Około dnia 24 zaczną zanikać ręce, aż do dnia 28, kiedy nie będzie już dłoni i nadgarstków. Około dnia 30 zaczną zanikać nogi, które mogą też być poważnie uszkodzone. A około dnia 35 nastąpi lekkie uszkodzenie nóg i stóp. Talidomid atakuje embrion z precyzją snajpera, a jego oddziaływanie zmienia się każdego dnia. Talidomid okazał się być produktem ubocznym nazistowskiego programu broni chemicznej. Wyróżniał się spośród innych związków opracowanych w tamtych czasach jedynie tym, że był środkiem uspokajającym. No to go brałam. I było dobrze, poczułam się lepiej. Wtedy naprawdę czułam się po nim świetnie. Otto Ambros był zaangażowany w wiele zbrodni wojennych, w tym śmierć dziesiątek tysięcy ludzi. Jednak do czasu procesu w Norymberdze w 1946 roku aliantów przytłoczyła liczba nazistowskich zbrodniarzy. Choć niektórych naukowców związanych z systemem nazistowskim skazano na śmierć, kary dla innych były łagodne. Otto Ambros miał zakaz pracy w dużych firmach chemicznych i dlatego pracował w małych zakładach, takich jak Grunenthal. W sposób niewytłumaczalny w grudniu 70 roku sędziowie prowadzący proces dyrekcji Chemii Grunenthal zawiesili najdłuższy proces karny w historii Niemiec. Po 2,5 roku oskarżonych ani nie uniewinniono, ani nie skazano. Kwestia odpowiedzialności karnej nie została nigdy wyjaśniona. Artykuł autorstwa Page Potter został ukończony i był gotów do druku, ale gazeta otrzymała zakaz jego publikacji, a prokurator generalny nakaz prokuratorski. Dziennikarze odwołali się i wygrali. Sprawa trafiła do Izby Lordów. Siedzę więc w Izbie Lordów z kolegami z pracy.
Ostateczna decyzja sędziego jest taka: zakaz publikacji artykułu. Gazeta Sunday Times miała pełne prawo prowadzenia kampanii z pobudek moralnych, jednak publikacja faktów, na których kampania ta była oparta, będzie nielegalna. Czyli przegraliśmy w Izbie Lordów. Co robić? Składamy apelację w Europejskiej Komisji Praw Człowieka, twierdząc, że Haroldowi Evansowi, reprezentującemu dziennikarzy, odebrano prawo do wolnej wypowiedzi gwarantowane na mocy artykułu 10 ustawy o prawach człowieka. Co tydzień wsiadamy do małego samolotu do Strasburga, aby walczyć przed sądem i wygrywamy zaledwie 2 głosami. Panie Evans, jakie znaczenie ma dzisiejszy wyrok? Ogromne. To najważniejszy wyrok nie tylko dla wolności słowa, ale dla prawa obywateli do informacji. Grupa najznakomitszych sędziów powiedziała brytyjskiemu rządowi, że ma zreformować prawo i musi to zrobić. To było największe osiągnięcie Harego. Zmiana brytyjskiego prawa na korzyść wolności słowa, na korzyść słabszych, w tym sensie, że umożliwiła dziennikarzom śledczym działanie pomimo prawnego knebla. Produkcja idzie świetnie. Jesteśmy przed czasem. Wszystko wygląda dobrze. Wszystko gotowe. Wszyscy, od których chcieliśmy uzyskać komentarz, odmówili. I pokażemy to na pierwszej stronie. Odpowiednia liczba słów? To już koniec. Mamy chyba 2-3 szpalty za dużo. Ale jak opisać 10 lat głupoty i tajemnic? Ujawnienie przez zespół Insight działań spółki Distillers doczekało się publikacji. Była to kulminacja długiej bitwy i duży krok w stronę wyzwolenia tego, co Harry nazwał półwolną prasą. Dziennikarstwo musi mieć za sobą coś z powagi instytucjonalnej gazety. To właśnie jest czwarta władza. I tego właśnie najbardziej boję się w erze mediów cyfrowych, że zaniknie ta przeciwwaga instytucjonalnego dziennikarstwa. Czy działa ono przeciw krajom, korporacjom czy władzy? Myślę, że Harry Evans ucieleśnia takie wartości. W 1981 roku Rupert Murdoch kupił Times Newspapers. Niecały rok później Harry podał się do dymisji. W 2005 roku Harry objął stanowisko redaktora naczelnego w Thomson Reuters, największej agencji wiadomości dostarczającej na świecie, gdzie znów pracuje dla rodziny Thomsonów. Na twarzy naczelnego redaktora każdej gazety powinien widnieć wielki znak zapytania. Czy ma w sobie ciekawość? Musi mieć poczucie celu. O co toczy się gra? Czy chodzi o pieniądze? O własną reputację? O co chodzi? Jeśli chodzi tylko o pieniądze, a bądźmy szczerzy, są one nam potrzebne do życia, ale jeśli chodzi tylko o pieniądze, nie ma żadnych zahamowań. Wszystko, co przyniesie zysk, będzie go usprawiedliwiać.
Według mnie, może to trochę naiwne, to za mało, żeby zdefiniować dobrego redaktora naczelnego i zapewnić właściwe wytyczne. 50. konferencja rocznicowa sprawy talidomidu, Londyn, 2012 rok. Mogę rozpocząć tę niesamowitą historię od powiedzenia wszystkim tu obecnym, począwszy od matek, o których często myślimy, to tylko matki. Tak, matki, które nas rodzą, które was kochają, były w szoku. I ojcowie. Większość z nich była dobra, inni nie. I oczywiście wy. Dla mnie najcudowniejsze jest to, że dzieci, które po raz pierwszy zobaczyłem pracując w Norton Echo, są tu teraz, żyją. Gdybyśmy nawet nie wygrali ani pensa odszkodowania, byłaby to największa nagroda. Gratuluję wam wszystkim. Zmienił dynamikę i cele tego, co działo się na świecie, gdzie winę przypisywano rodzicom. Mówiono, to matki zażywały lek. To ich wina, że dzieci takie są. Ale Harold Evans powiedział, nie, to wina firm farmaceutycznych i to one muszą zapłacić. Zdjął winę z rodziców, co jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Zabrał tę odpowiedzialność i winę i powiedział jasno, że winna jest firma farmaceutyczna Distillers, a nie rodzice. Do końca życia będę pamiętać dzień, w którym przeczytałam w gazecie o nakazie sądowym, pozwie i o tym, co chcą zrobić. Był zdecydowany walczyć z większymi od siebie, a im byli więksi, tym boleśniejszy był ich upadek. On jest tylko zwykłym człowiekiem, moim Bogiem, Panem Doskonałym, Panem Sunday Times. Bez niego nie mieliśmy żadnych szans. Złożony, wieloaspektowy, zmienny, ekscytujący charakter różnych mediów. I dlatego zająłem się dziennikarstwem. Epilog. Chciałbym zabrać głos w imieniu rządu. Wiem, że ofiary talidomidu czekały na to od dawna. Oświadczenie jest uzgodnione z Radą Krajową Fundacji Talidomidu. Rząd pragnie wyrazić najszczerszy żal i głębokie współczucie z powodu szkód i cierpień, jakich doznali wszyscy, których to dotknęło, gdy ciężarne matki zażywały talidomid w latach 58-61. Jakby świat się zatrzymał, wszystko znieruchomiało, gdy Mike O'Brien, minister zdrowia, zaczął mówić. To było jak, mogę opisać to jedynie tak, że wszystko wróciło na swoje miejsce. Wyzwania, jakim wielu musi stawić czoło, często codziennie. Całe życie czekałam na te przeprosiny i wreszcie je usłyszałam. Tego samego dnia poleciałam do Nowego Jorku. Następnego dnia dobijałam się do drzwi domu Harolda Evansa. To było niesamowite, bo po tym wszystkim, co Harold dla nas zrobił, nie zdołał zrobić tylko jednego. Nie uzyskał dla nas tych przeprosin. Obejrzeliśmy je razem, objęliśmy się i płakaliśmy, patrząc na mały ekran komputera, jak Mike O'Brien nas przeprasza. W 2014 roku brytyjska fundacja Talidomidu zdobyła dowody na to, że ówczesne władze Niemiec wstrzymały proces karny w 70 roku, aby chronić spółkę. Nikt nie został ukarany. Kemi Grunenthal,
nadal odrzuca winę i odpowiedzialność i odmawia wypłaty odszkodowań. Materiały dowodowe zostały w całości opublikowane przez Reutersa, The Globe and Mail i The Guardian, a autorem opracowania był Harold Evans. Po przejęciu w 1997 roku pozostałości spółki Distillers, Diageo wspiera fundację Talidomidu i regularnie zwiększa wkład finansowy, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby członków fundacji. Spółka Diageo zapewniła środki umożliwiające dalsze długoterminowe wsparcie finansowe.